Pamiętacie taką scenę z Sejmu sprzed kilku lat, taką całkowicie klasyczną dla rządów pisowskich? Trzeba anulować, bo przegramy. W trakcie głosowania pisowcy zorientowali się, że na sali nie mają większości, że wynik głosowania chyba nie pójdzie tak, jak by chcieli, w związku z czym problem rozwiązali. Nie pokazali wyników głosowania, trzeba było jeszcze raz zagłosować, no i kolejne głosowanie po jakimś czasie już pisowcy wygrali. Przez ileś lat byli za to krytykowani. To trzeba anulować, bo przegramy przylgnęło do marszałek Witek. Przylgnęło do pisowców jako symbol tego, jak nie powinien działać Sejm. Do tej perfekcji w łamaniu przepisów, w łamaniu dobrych zwyczajów, to PiS doszedł po kilku latach. Teraz mamy, nie wiem, trzeci miesiąc nowego Sejmu i wyobraźcie sobie, że Hołownia zaczął ich przebijać. A tak naprawdę to Polska 2050 Szymona Hołowni. Mieliśmy podczas tego posiedzenia Sejmu dwie komisje. Najpierw była komisja w sprawie Unii Europejskiej, której przewodniczący Michał Kobosko zorientował się, jak już trwało głosowanie za jakąś tam sprawą, że rząd to głosowanie na komisji sejmowej przegra. Więc wiecie, co zrobił? No tak, no trzeba anulować, bo przegramy. Nie pokazał wyników po zarządzeniu głosowania. Głosowanie zostało przerwane, bo zorientowali się, że to głosowanie przegrają. Czyli znowu, nie ma znaczenia, jak chce dana komisja, bo akurat pisowcy przyszli, a platformerci nie przyszli. Okazało się, że koalicja nie ma większości. Ważne jest, żeby było tak zagłosowane, jak oni tego oczekują, bo gdyby się okazało, że obecni na komisji posłowie zagłosowali jednak inaczej i oni przegrywają, no to trzeba anulować, bo przegramy. To była komisja do spraw Unii Europejskiej i tego samego dnia prawie dokładnie to samo wydarzyło się na komisji do spraw infrastruktury. I z kolei przewodniczącym jest pan poseł Mirosław Suchoń, który w momencie, gdy się zorientował, że ma dać coś pod głosowanie i nie mają większości, bo pisowcy przyszli, a jego ludzie nie przyszli, najpierw zarządził przerwę, a potem sobie po prostu z komisji wyszedł i głosowania nie było. No i problem rozwiązany. Są dokładnie te same standardy co za PiS-u, tylko PiS dochodził do takiego poziomu parę lat, a tym wystarczyły 3 miesiące. I zobaczcie, o tamtej historii marszałek Witek to usłyszała cała Polska. Było to powtarzane w zasadzie bez przerwy. O tym, że Polska 2050 od PiS-u pod tym względem prawie niczym się nie różni, no to oczywiście już nie usłyszeliście, bo media traktują te rzeczy wybiórczo. Historia z wczoraj. Poznańska Platforma Obywatelska zorganizowała w Poznaniu spotkanie dla niepełnosprawnych i zorganizowali je w swojej siedzibie, do której wejście wygląda tak. Nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, żeby zobaczyć, że niepełnosprawni będą mieli pewien problem z pokonaniem tych schodów, w związku z czym powiedzieli, że no my takim spotkaniem w takim razie będziemy bojkotować, jeżeli robicie je w takim miejscu, gdzie my nie mamy szans wejść, to spotykajcie się sami, a my wasze spotkanie bojkotujemy, nie pozwolimy się tak traktować. I gdyby takie coś zrobiła jakaś regionalna struktura pisowska, nie wiem, w Rzeszowie na przykład, albo w Chełmie, lokalni pisowcy zorganizowaliby taki cyrk, to zaraz byście to mieli na czołówkach wszystkich gazet, zaraz w telewizji by to było. PiS był po prostu wyśmiewany. Jaka to jest głupia partia, jak głąby mogły coś takiego zorganizować? Ale jeżeli to samo robi Platforma, to media cisza. Nikogo to nie interesuje.